No witam was ponownie. Mamy sobotę. Piękny dzień. A jeszcze piękniejszy tym, bo ja zaczynam swój urlop dwutygodniowy. Dzisiaj no w urlopie zamierzam oczywiście spędzić urlop na motocyklu. Pierwszego dnia urlopu, znaczy dzisiaj to jest sobota. Dzisiaj to jest sobota, zamierzam jechać do Austrii, pojeździć kilka przełęczy. Potem w niedzielę też w Austrii pojeździć kilka przełęczy. I poniedziałek, niedzielę po południu byłbym we Słowenii i w poniedziałek ze Słowenii ruszałbym na Węgry. A głównym celem, tak powiem, urlopowym jest Rumunia i przełęcz Transfogarska i Transalpina. To są te dwa główne cele tego urlopu. No, jestem ciekaw. Od rana jestem na nogach, przygotowuję motocykl, bo wczoraj skończyłem pracę wieczorem. Wieczorem jeszcze trochę motocykl przygotowywałem i jeszcze dzisiaj rano. Już miałem pierwszą przygodę. Oj kurwa, paliwa mi zabrakło. Paliwa mi zabrakło, bo chciałem na myjni zatankować. I tak przekładałem ten CPN, że w końcu nie dojechałem na tą myjnię. No trudno. A nie jest takie złe. Ja musiałem dopchać motocykl. Nie wiem, 45 minut myślę, że straciłem. Motocykl był już z kuframi, także też było co pchać. No ale nie było źle, w końcu tylko paliwo. Moja wina, nie ma co się denerwować. Nie, tym bardziej, że jeszcze czas jest. No, ale pierwsza przygoda była, mam nadzieję, że ta była akurat miła, nie była najgorsza. Wszystko dobrze się skończyło, zatankowałem motocykl odpalił. No i zacząłem załatwiałem resztę spraw, nie? No i jest godzina 12. I jadę dalej, ruszam. No, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Pogoda, kurwa, no zapowiada się wyśmienita. Deszcze mamy omijać według planu, harmonogramu. Także spoko. No mam nadzieję, że będzie super. Niezapomniane przeżycia. Wszystko dobrze. Cieszę się. No nic, to taka krótka wstawka. Słowem wstępu. Niemcy przejedziemy autostradami. Tam. Łańcuch nasmarowałem, smar zabrałem. I zdjęcie pierwsze zrobione. Także jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że w końcu będzie wyprawa bezdeszczowa. Po tego roku co wyprawa to deszcz. Także. No nic. Autostrada jak autostrada. Powinniście też ją skojarzyć z moich filmików. A nie, no autostrady to jeszcze tutaj nie nagrywałem tego wyjazdu. Myślę, że jest coś wartego pokazania, ale zrobimy tutaj krótką przerwę. A potem się włączę, jak będzie warte coś pokazania. Ciao! Witam was. Tu jest standardowo koleczek na tej autostradzie.
są takie rozwidlenia i z tego powodu jest zawsze tutaj korek. Ale no i stanąłem za tym tirem, a tir pochodzi z Rumunii, czyli z Rumunii. Także przypadek. Śmiesznie. No ja, okej, dzięki, cześć. To jest Kimzy. Jedno z większych jezior koło Monachium. No, bardzo duże jest jezioro. Widzicie, żaglówkami lecą. Piękny widok, fajne jezioro. No i duże Kimzy. C-H-I-E-Z-Y. MSE. Kimzy. No to jest napisane. Jadę już od dłuższego czasu za tą majsterką. Majsterka to jest taki samochód, w którym sami majstrzy siedzą. I tak sobie jedziemy razem. Dobrze, żeby przedzić. A, muszę spierdalać. No nic. Handy wektą stoją. Nie baw się komórką, jak prowadzisz. Dobra, wjeżdżamy do tunelu. O ile dobrze pamiętam. Jedziemy pod górą. Hamuje ktoś. Muszę se blendę ściągnąć. Pamiętajcie, aby w blendzie tunelu nie jeździć. Gorsza widoczność jest i światła. No motocykl musi mieć zawsze światła, ale tyczy się aut. I lecimy sobie pod tą górą, lecimy. Z jednego się przechodzi w drugi. Łopala. Teraz w drugi. Opala. Hej, nagrywa się. Jest ciąg kilku takich tuneli, już nie pamiętam ilu. Ale to jest znane, to jest nawet jak kiedyś to widziałem u jednego trackera. Też właśnie nagrywał tutaj film.
Czarne góry się zaczynają, jak widzicie. Bez żartów, że tak powiem. Jadę, to się zawsze zachwycam. O, to jest następne. A, taki krótszy. Blenda weg. Ciekawy jestem, jakie będzie właśnie zestawienie Alp z tymi rumuńskimi Karpatami. No, jestem ciekaw, Ja będę jechał dalej. Już mamy przejechane 200 km, 210 i aha, hamuję. Hamują, bo to kolejny tunel. No, jest tu ich sporo, bo Tak jak wcześniej mówiłem, jest sporo gór, to jest sporo tuneli. Ale ja są akurat króciutki. Ale wiem, że niektóre odcinki też są płatne z tej autostrady. Zameczek. Jedziemy, bo mamy jeszcze dużo do zjechania. Trzymajcie się. Będzie zwężenie drogi. Mogę się z wami pożegnać, widzicie? Tyle tuneli. Ja będę musiał zjechać na 4 km. Dlatego przy wyjeździe z tunelu warto zakładać blendę, co by nie oślepnąć, a przy wjeździe
10 do góry. Jakieś takie badziewiate to zwężenie. Dobra, pozdro. Ale ktoś tu spalił gumę. Kurwa. To zwijany asfalt jak te. Kurwa, plasterki szynki. O, jeszcze 5 km i będziemy zjeżdżać. Fajnie. Bo już mnie nudzi ta autostrada, powiem wam szczerze. No wiadomo, z pierwszej trzeba przejechać swoje, ale to już trochę nudne. No nic. Będę się witał. Już na przełęczy. Pozdro. Ale ktoś tu spalił gumę. Kurwa. To zwijany asfalt jak te. Kurwa, plasterki szynki. O, jeszcze 5 km i będziemy zjeżdżać. Fajnie. Bo już mnie nudzi ta autostrada, powiem wam szczerze. No wiadomo, z pierwszej trzeba przejechać swoje, ale to już trochę nudne. No nic. Będę się witał. Już na przełęczy. Pozdro. Ten olo ma kofrunku. Kurwa. Trzy kofry. Pomarańczka. Servus. Wo ist wohl Bauch? Bitte? Geht jetzt wohl Bauch? Ja. Ja, ist da. Nee, gleich so. Okay. Achso, danke. Ja, ciao.